Kolega redakcyjny zaprosił mnie na mecz piłkarski do Pruszkowa. Pojechałem. Chłopcy biegali wzdłuż boiska, wszerz boiska padały bramki. W przerwie przyszedł Krzysio i prosił, żebym zrobił zawodnika z numerem 9, bo będzie to podobno znakomity piłkarz. Oczywiście z oporami, ale sfotografowałem, bo nie chciało mi się wierzyć, że zawodnik ze Znicza Pruszków będzie gwiazdą światową. Nawet opublikowaliśmy kilka zdjęć. Okazało się, że był to zawodnik, który zrobił w niedługim czasie karierę światową. Nazywał się Robert Lewandowski. Na początku nie było mu tak łatwo, bo Legia go nie chciała. Zaczął grać w Lechu Poznań i tam pokazał swoją klasę. Później przeniósł się do Borussii Dortmund, gdzie z dwoma kolegami z Polski pokazali, co potrafią. To zdjęcie sfotografowałem w czasie meczu eliminacyjnego przed Mistrzostwami Europy. Był to mecz Polska-Irlandia. Nie było mu łatwo na boisku. Zresztą zawsze na boisku gwiazdę się kryje krótko, nie pozwalając mu grać. Stosując chwyty zapaśnicze, chłopaka eliminowano z gry. Ale dał sobie radę, pokazał swoją klasę na Mistrzostwach Europy i z tego się cieszymy.